Po raz pierwszy premier Wielkiej Brytanii z wizytą w Polsce. Dobry wieczór Państwu. Margaret Thatcher rozpoczęła oficjalną wizytę w Polsce. Lotnisko Okęcie, godzina 17:20. Porucznik Filerek melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania! Chciałem żołnierza. Powitanie z przedstawicielami rządu, władz stolicy, dyplomatami i pracownikami ambasady brytyjskiej. Pani premier, jedno pytanie w imieniu polskich telewidzów, jeśli pani pozwoli. Jest pani pierwszym w historii premierem Zjednoczonego Królestwa odwiedzającym Polskę. Z jakimi więc uczuciami rozpoczyna pani tę wizytę? Jestem bardzo szczęśliwa, że tu przyjechałam i mam świadomość wagi tej wizyty. Polska jest czymś szczególnym dla Wielkiej Brytanii, przeto łączę z tą wizytą specjalne oczekiwania. A jakie są pana, panie premierze, oczekiwania związane z tą wizytą? No, dość duże. Po prostu jest to pierwsza wizyta brytyjskiego premiera w Polsce i jestem przekonany, że wymiana poglądów, a także przedstawienie naszej sytuacji, wysłuchanie pani premier, jak widzi sprawy europejskie i swojego kraju, będzie czymś bardzo korzystnym dla obu stron. Także czekam po prostu na rozmowy, które dzisiaj się rozpoczną i które będą kontynuowane. Prosto z lotniska kolumna samochodów udała się do pałacyku przy ulicy Parkowej, który na okres pobytu pani Thatcher w Polsce stał się jej rezydencją. Premier Wielkiej Brytanii towarzyszył prezes Rady Ministrów Mieczysław Rakowski. Prasa i telewizja obecne były przy pierwszych dwóch minutach tego spotkania. W tym wydaniu dziennika to wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.